Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest włączanie i wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru oraz coś do pisania i możemy rozpoczynać. No więc, moi drodzy, mamy w odpowiednich przykładach włączyć lub też wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka. Rozpoczniemy od podpunktu A. I tu mamy dwa pierwiastek z trzech. Ponieważ czynnik już jest przed pierwiastkiem, więc tutaj musimy go włączyć pod pierwiastek. A zatem jak to zrobić? No więc tak, najpierw spatrzymy sobie, jaki stopień ma pierwiastek. Ma drugi stopień. Czyli, ponieważ ma drugi stopień, to ta liczba, która znajduje się przed pierwiastkiem, musimy ją podnieść do potęgi drugiej, czyli jest drugi stopień, więc jest druga potęga, i mnożymy ją przez tą liczbę, która jest pod pierwiastkiem, czyli przez 3. I to dalej tutaj wrzucamy pod jeden pierwiastek. I teraz będzie tak. 2 do kwadratu, czyli 4 razy 3 pod pierwiastkiem. I to 4 razy 3 to jest 12, czyli to jest pierwiastek z 12. Czyli to jest włączanie czynnika pod pierwiastek. Czyli najpierw sprawdzamy stopień pierwiastka, podnosimy tę liczbę do tego stopnia, jakby do wartości stopnia pierwiastka, czyli do drugiej, i mnożymy przez to, to jest pod pierwiastkiem. No to podobnie zróbmy w podpunkcie B. Mamy 1/3 pierwiastka z 3. Czyli tak, stopień jest drugi, czyli 1/3 podnosimy do kwadratu, razy 3, no i pod pierwiastkiem. I teraz tak, 1/3 do kwadratu to jest 1/3 razy 1/3, czyli 1/9 razy 3 i to jest pod pierwiastkiem, to się równa. I tutaj możemy sobie skrócić, tu będzie 1, a tu będzie 3, czyli ostatecznie to będzie pierwiastek z 1/3. No to teraz idziemy do podpunktu C. I tu mamy 1/5 i pierwiastek trzeciego stopnia z 25. I teraz tak. Jeżeli tu mam trójkę, to zawsze się patrzę na ten stopień, czyli 1/5 muszę podnieść do potęgi trzeciej i mnożymy przez 25. No i wszystko pod pierwiastkiem trzeciego stopnia. I teraz 1/5 do trzeciej to jest tak. 1/5 razy 1/5 razy 1/5, czyli to jest 1/125 razy 25, no i pierwiastek trzeciego stopnia. I to się równa. Tutaj możemy sobie zredukować. Tu będzie 1, a tu będzie 5. Czyli to będzie pierwiastek trzeciego stopnia z 1/5. To było włączanie czynnika pod pierwiastek. To teraz wyłączamy, czyli będzie podpunkt D. Czyli tu mamy pierwiastek z 75. I to jest pierwiastek drugiego stopnia, czyli musimy go przedstawić jako iloczyn dwóch liczb, z których chociaż jedna jest, ma pierwiastek całkowity. No i jak już spraktykujecie trochę tych przykładów, to zauważycie, że najlepiej sobie taką liczbę podzielić przez 2 albo przez 3, jak się da. W tym przypadku przez 2 się nie da, bo jest to liczba nieparzysta, ale przez 3 da. Jeżeli podzielę to przez 3, to będzie 3 razy 25, czyli zapiszę sobie to jako 25 razy 3. To się równa. I jeżeli mnożę pod pierwiastkiem, to mogę wówczas rozdzielić to mnożenie na dwa pierwiastki, czyli pierwiastek z 25 razy pierwiastek z 3 i to się równa. A pierwiastek z 25 znam, to jest 5, czyli to piszę już jako 5, pierwiastka z 3 nie znam, czyli to będzie po prostu 5 pierwiastków z 3. Czyli muszę znaleźć taki iloczyn, z których chociaż jedna liczba ma całkowity pierwiastek, czyli tak jak tutaj 25. No i lecę do podpunktu E, czyli mam pierwiastek z 72. I znowu, tu próbuję podzielić go przez 2. No jak podzielę przez 2, to będzie 36 razy 2, czyli to jest ok. I rozdzielam teraz na pierwiastek z 36 razy pierwiastek z 2 i to się równa. Pierwiastek z 36 to jest 6, no i pierwiastek z 2 to jest po prostu pierwiastek z 2, czyli to będzie 6 pierwiastków z 2. No to lecę do podpunktu F. No tutaj mam troszeczkę trudniejszą sytuację, bo mam pierwiastek trzeciego stopnia, czyli muszę szukać takiego iloczynu, bo tu znowu wyłączam czynnik przed znak pierwiastka, który ma całkowity pierwiastek trzeciego stopnia. No tu mówię,
Trening czyni mistrza. Jeżeli dużo policzycie pierwiastków, to będziecie już na oko wiedzieć mniej więcej, co jest, jaki pierwiastek ma. No więc tak, jak tu podzielę przez 2, no to wyjdzie mi 20. Ani 20, ani 2 nie mają pierwiastka trzeciego stopnia. Przez 3 się nie da podzielić. Jak podzielę przez 4, 40, no to będzie 10 razy 4, to też nie za dużo mi daje. No to próbuję przez 5. Tu jest 8 razy 5, to jest 40. I ja wiem, że pierwiastek trzeciego stopnia z 8 wynosi 2, bo już to liczyłam wcześniej, czyli to jest jakiś dla mnie tutaj pomysł, więc tutaj mogę sobie zapisać jako 8 razy 5 pierwiastek trzeciego stopnia, czyli to jest pierwiastek trzeciego stopnia z 8 razy pierwiastek trzeciego stopnia z 5. Pierwiastek trzeciego stopnia z 8, jak już mówiłam, to jest 2, bo 2 do trzeciej to jest 8, no i pierwiastek trzeciego stopnia z 5 zostaje. Czyli to wygląda w ten sposób. No i ostatni, czyli G. Tutaj mamy 250 i pierwiastek trzeciego stopnia. Czyli znowu muszę przestawić jako iloczyn dwóch liczb. I zaczynam sobie dzielić przez 2. Jak podzielę przez 2 250, to mam 125 razy 2. No i tak, jeżeli już naliczyłam się tych pierwiastków sporo, to wiem, że pierwiastek trzeciego stopnia ze 125 to jest 5. Czyli już mogę to sobie wziąć, czyli to będzie 125 razy 2 i tu pierwiastek trzeciego stopnia, czyli rozdzielam, czyli to będzie pierwiastek trzeciego stopnia ze 125 razy pierwiastek trzeciego stopnia z 2, czyli to jest tutaj 5, no i pierwiastek trzeciego stopnia z 2 zostaje. Czyli ćwiczcie pierwiastki, te podstawowe, czyli ile to jest 3 do kwadratu, 3 do trzeciej, 4 do kwadratu, 4 do trzeciej i 2 do kwadratu i 2 do trzeciej oraz 5, bo 2, 3, 4, 5 to są najczęściej występujące właśnie tutaj potęgi i potem przydaje się to w pierwiastkach, więc jakby miejcie to na uwadze, ponieważ potem sobie skrócicie po prostu zadania. To jest koniec zadania. Ja zachęcam Was do innych przykładów, które znajdują się na naszym kanale, związanych właśnie z pierwiastkami, z włączaniem czynnika pod pierwiastek i z wyłączaniem czynnika przed pierwiastek. I cóż, jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości lub też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, nie czekajcie, wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, życzę udanego dnia i do usłyszenia.